Dzień dobry Państwu. Otwieram 18. sesję Rady Gminy ósmej kadencji. Serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszej sesji. W imieniu swoich i Państwa Rady witam Pana Wójta, witam Panią Sekretarz, witam Panią Skarbnik, witam Panią Pracownicę z Biura Obsługi Rady, witam Panią Wolę Szwaję, Radę Dyrektora 3 uchwały. No i oczywiście wszystkich Państwa radnych. Teraz poproszę Państwa o zareagowanie na wypowiedzenie godziny 8. Nie, proszę. Nie, a Pani do tego nie wraca. Nie, to w porządku.
Głosowało 14 radnych za przyjęciem. Jeszcze raz zagłosujemy, dobrze? No, nie można. Przyczyna, jak Państwo mówią, że jeden rady nie może głosować, to było potrzebne głosowanie. Czy już głosujemy, Pani Przewodnicząca? Tak, tak, głosujemy, tak, już część zagłosowała. Jak zawsze, protokół do prądu
już referaty ogłoszone tam w internecie. Do mnie nikt nie zgłaszał żadnych uwag do naszej protokoły, czy dzisiaj ktoś chciał takie uwagi zgłosić. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania nad protokołem z 18 sesji Rady Gminy Chaczyńca. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 18 sesji Rady Gminy? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Teraz wszystko poszło dobrze. Głosowało 15 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu z 18 sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt 5. Porządku obrad. Interpelacje i zapytania. Proszę o zgłaszanie interpelacji, zadawanie pytań. Czy nie byłoby możliwości zrobienie drogi wzdłuż toru kolejowego? Tam jest droga wzdłuż nasypu i tu do. I ta doła i ta do połowy rozleciała się już zrobione. Czy jest tam jakieś szanse, aby podjąć rozmowy z kolegą, bo tam z tego zapamiętam, były już rozmowy kilka lat do tyłu i teren kolejowy już gminy. Ta co do Szymachy prowadzi? Ta co do Szymachy. Od dołu do Szymachy. Ale teraz tak, pytanie, czy tu chodzi o stronę prawną, czy tylko o naprawę tej drogi? Tak, żeby było dobrze. No to przecież robiliśmy już nieraz, tak, że nie widzę potrzeby, żeby z kimkolwiek uzgadniać, bo to ta procedura będzie trwać pewnie dłuższy czas i różnie się może skończyć, prawda? Natomiast tam już sypaliśmy kamień, więc można to zrobić. Radny Wojciech Durma, proszę bardzo. Ja tam kiedyś prosiłam o taką barierkę zabezpieczającą, jakąś używaną, albo coś takiego. Jak to się proszę, zrobiona jest. Nie ma. Może to jest zaraz jego panu twór, dlaczego jest. Możemy poprawić teraz wykryć. Nie, ja zaraz. Przepraszam, mam informację, że ona jest zrobiona. Chyba, że zbyt tygodnie się ustawa. Albo źle. Zaraz, może zadzwonię zaraz jej. Ja już chcę. No odnośnie oświetleń w Kągielki chciałam zgłosić, że jest problem. Dzieci świecą, gdzieś tam wcale się nie świecą, trzeba by całą wioskę zweryfikować, jak to jest, czy tam ktoś zabił system, czy awarie w lampu. W każdym razie zgłaszają mieszkańcy i to ze wszystkich zakątków, że są jakieś problemy. Odpytam chłopaków, co tam. Dobrze, zorientuję się. Radna Mariola Kowalska, proszę bardzo, jeśli można do mikrofonu. Tak, żeby... bo potem proszę, jest zdanie, bo potem jeszcze tym bardziej w maseczkach. Ja chciałam zapytać odnośnie zadłużenia mieszkańców za odpady komunalne na koniec roku i czy możemy dostać informację mniej więcej na każdą wieś, jakie jest zadłużenie? Nie powiem w tej chwili, ale tak mam jaką na dzień dzisiejszy, no to na ostatnia informacja to było w granicach 400 kilku tysięcy przed kilku miesięcy, a obecnie to nie powiem, nie wiem. Podliczymy i jak najbardziej możemy nawet radnym pokazać, prawda? Bo takie już żeśmy taką czynność wykonywali, żeby pokazywali listy mniej więcej kto jak. Niemniej powiem tak, że przy okazji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki sporo nam podatków i opłat wpłynęło, te, które wisiały. Nawet jeden pan tu płacił 80 tysięcy złotych zaległych podatków, żeby dostać te fotowoltaiczne panele. Także sporo to zostało opłacone. Nawet spogwizdowa pan, który mieszka na ostatni dom po prawej stronie, nie ta kolonia, tylko inna,
również dzwonił, żeby mu rozłożyć, ale ostatecznie wpłacił, bo nie ma rozłożenia na rat. Także w związku z fotowoltaiką wpłacił. Także tu się sytuacja poprawiła. A jeżeli już ten temat mogę rozwinąć, to powiem tyle, że nie podnosiliśmy ceny śmieci, 18 zł zostało. Prawdopodobnie będzie to najniższa cena w powiecie. Na dzień dzisiejszy to już do tego inna gmina ma 18, ale miała podnieść do 20. I mogę powiedzieć, że przetarg, który się odbył 28, czyli przedwczoraj, wyszedł nam bardzo dobrze. Że przy cenie 18 zł powinniśmy się zmieścić w budżecie. Za ten rok dopłacamy między 550 a 600 tysięcy zł. Tyle z budżetu dopłacamy do śmieci w tym roku, 2020. Natomiast następny rok, jeżeli nie zwiększy się ilość śmieci, jeżeli wszystko ściągniemy, wszystkie opłaty od wszystkich, to nie powinniśmy nic dopłacić. Natomiast jeżeli będzie więcej nieco śmieci, jeżeli brygady wielkogabarytowe, zbiórka weszła dodatkowo i jeżeli utrzymamy ten reżim, jak jest w tej chwili, to powinien się w tych 18 zł zmieścić. Wygrała firma Tamax, natomiast konkurencyjna to była firma Ekon z Nowin. Jak będę znał kwotę, to myślę, że na nas. Za darmo nikt nie zrobi. No ale koszta jakaś jeszcze gdzieś chyba jest. A co to jakieś jest? Utwardzenie też może być gdzieś skądś się znalazło. No to... Ale tam nie jest po czasie taki duży. Przecież nie trzeba powiedzieć, jak to może być na przykład na tam może pojechać bliżej tego, żeby to jakoś było zorganizowane. To nie musi być parking w drugiej stronie. To obok ośrodka gdzieś by gospodarować taki stery, żeby mogły zaparkować 3 auta, 4. Dobrze już było. Ja wiadomo, że tam naraz nie ma, nie wiadomo ile pacjentów. Myślę, że w obrębie ośrodka zdrowia można zrobić.
nawet nie musi tego nie skomplikować. Znaczy ogrodzenie, ja rozmawiałem z wykonawcą, żeby jeszcze zrobić w tym roku, bo tam mieliśmy jakieś tam lepsze, ale nie miał czasu. No to jest naprawdę sam dom do ogrodzenia, to naprawdę nie będzie pieniądze. Ono jest pokrzywione stare, no, tak, no, tak, i tyle. Tak, także ono szpeci w ogóle cały wizerunek na tej części w ogóle wsi. I na ten temat rozmawiałem z takim nowym znanym, tu co robi ogrodzenia, najtańszym wykonawcą, ale nie miał czasu, ani nie ma ochoty, więc może w przyszłym roku tak. Natomiast co do parkingu, możemy się rozejrzeć tam w środku, bo myślę, że jest na tyle miejsca, żeby dwa, trzy auta wjechały i... Nie, no bo tam jest zrobiony pojazd dla niepełnosprawnych i bez sensu, bo z tymi osobami się tam nie pojedzie. No coś tu wiemy rozwiązać. No i nie obiecuję, bo w budżecie nie mam. Ja w budżecie nie mam czegoś takiego, więc jak mogę obiecywać, że coś zrobię? Ja nie. Będzie w budżecie, to obiecam. A dopóki nie ma, no to mogę powiedzieć, że rozeznamy sprawę i tyle. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do kolejnego punktu obrad. Jest to punkt 6. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karsznica. Pani Pola Szwaja zagraduje o co chodzi. Więc tak, aglomeracja Karsznica została utworzona rozporządzeniem wojewody małopolskiego z 2006 roku. Ta aglomeracja miała rozważną liczbę mieszkańców 11333. Została ona zmieniona w 2015 roku uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego i zmieniono tam równoważną liczbę mieszkańców na 6926. Uchwała Sejmiku traci moc zgodnie z ustawą o prawo wodne i traci moc w dniem 31 grudnia 2020 roku. I aglomeracja Karsznica z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Karsznica obejmuje swym zasięgiem miejscowości na terenie gminy Karsznica, Miechu Karsznica, u niej w Kolonia, Ciszowice, Szarków, Kajkowów. Aglomeracja Karsznica charakteryzuje się równoważną liczbą mieszkańców na poziomie ponad 2000 i jest wyposażona w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Systemem kanalizacji zbiorczej są objęte podmioty gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Oczyszczone ścieki kierowane są do rzeki Uniejówki, która stanowi dom Górnicy. Zgodnie z artykułem 565 ustawy prawo wodne wszystkie dotychczasowe akty prawne prawa miejscowego, w tym uchwały wyznaczające aglomerację, zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym jest potrzeba przyjęcia stosownej uchwały i wyznaczenia nowej aglomeracji. Obszary granic aglomeracji przejęły od 2018 roku samorządy gminne i wyznaczenie tej aglomeracji następuje w drodze uchwały Rady Gminy. W związku z tym dla wyznaczenia obszaru granic aglomeracji jest właściwa Rada Gminy Karsznica. Na podstawie przeglądu aglomeracji została wyznaczona liczba, równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji, która wynosi 7175 i to się tak oblicza, że to jest ścieki z gospodarstw domowych, to jest liczba mieszkańców stałych 2740 oraz liczba osób przebywających czasowo, to jest Hotel Planeta, 102 osoby. To jest 2842 osoby. Natomiast ścieki przemysłowe oblicza się według wzoru. To jest wskaźnik zanieczyszczeń, takie BZ-y. I to się oblicza według wzoru, u nas mamy BZ-y z przemysłu
260 tysięcy gramów na dobę i to się dzieli przez 60 gramów przez osobę na dzień i to wychodzi 4333. I razem ogólna liczba równoważnej liczby mieszkańców dla aglomeracji Chacznica to jest właśnie suma tych dwóch wskaźników i to jest 7175 równoważnej liczby mieszkańców. I na terenie aglomeracji Chacznica funkcjonuje 32,1 km sieci kanalizacyjnej. Stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 98%. Na załączniku graficznym do tej uchwały Państwo wiecie, macie zaznaczone tam granice aglomeracji. Jest to po prostu obszar objęty kanalizacją na terenie gminy Chacznica. I wyznaczenie obszaru granic aglomeracji zostało uzgodnione z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. I dostaliśmy też pismo z Wód Polskich zawierające takie stwierdzenie, że uchwała wyznaczająca aglomerację, która ma być podjęta jeszcze w 2020 roku, będzie dokumentem niezbędnym przy ocenie projektu taryf przypadającym na rok 2021 nowym okresie taryfowym. Przypomnę tutaj, że to są taryfy za opłaty za wodę i ścieki kanalizacyjne, o które Zakład Usług Komunalnych po prostu występuje zatwierdzenie taryfy do Wód Polskich. I brak obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację będzie skutkował brakiem zatwierdzenia taryfy. Także jest to motywujące, żeby to dziękuję bardzo za tą opinię, czyli jednym zdaniem objął odczytanie trwania aglomeracji, która później mojej uchwały się skończyła z końcem tego roku. Teraz z końcu konferencji Rady, stąd taka uchwała. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 19/140/2020 Rady Gminy Chacznica dnia 31 grudnia 2020 w sprawie wyznaczenia granic obszaru i granic aglomeracji Chacznica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 87 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku pozycja 310 z późniejszymi zmianami uchwała Rada Gminy Chacznica uchwała to na paragraf pierwszy. Wyznacza się aglomerację Chacznica położoną w województwie małopolskim, w powiecie michowskim o równoważnej liczbie mieszkańców 7175. Paragraf drugi. Aglomeracja Chacznica obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości na terenie gminy Chacznica. Piechu Chacznica, Unii Koronia, Ciszowice, Szarczówka, Chodno. Objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków w miejscowości Piechu Chacznica. Paragraf 3 ust. 1. Obszar aglomeracji Chacznica wyznacza się na terenie miejscowości Miechu Chacznica, Unii Polonia, Ciszowice, Szarpówka, Chodów w granicach oznaczonych na mapie w skali 1-25 tysięcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt ust. 2. Opis aglomeracji Chacznica stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr 11/171/15 dnia 21 lipca 2019 w sprawie wyznaczenia która traci moc z dniem 31 grudnia 2020 roku zgodnie z artykułem 537 tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku pozycja 310 z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
rocznica, paragraf 6, uchwala się, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wyniku żadnego projektu ustawowego. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o przedstawienie opinii klubu radnych na temat tej. Komisji Gospodarki Finansowej, Planowania i Rozwoju Gospodarczego. Komisja nie wnosi uwagi. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do procedury głosowania, a wcześniej zadopytam się, kto chciałby złożyć jakiś wniosek, coś jeszcze zapytać do naszej oceny tego projektu i omówionego projektu uchwały? Nie. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 19/140 przez 2020 Rady Gminy Kaśnica w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kaśnica. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały było 15 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciwny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie formie darowizny na cele publiczne na rzecz powiatu miejskiego. Jego pomocy oznaczone jego działki nr 749 po powierzchni 6 arów 64 m2 położonej w Półpizdowie, będącej własnością gminy Naszlica. Ona jest również pani radna. Bardzo. Powiat Miechowski zwrócił się z prośbą o przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz powiatu miechowskiego nieruchomości oznaczonej jako działka 749 o powierzchni 6 arów 64 m2 położonej w obrębie Bogwizdu gmina Hasznica. Jest to droga i stanowi to własną gminę Hasznica i z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację drogi powiatowej w relacji Bogwizdów tunel w celu zadań związanych z infrastrukturą drogową powiatu miechowskiego. Ma tam być postać wjazdu i po prostu to ma być dojazd jakby do tego wiaduktu. Stanowi to własność gminy, więc jest to zasadne. I zgodnie z artykułem 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne oraz darowizny wykonywane m.in. między jednostkami samorządu terytorialnego. I w umowie darowizna określa się cel, na który ma być darowana i w przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna zostanie podlega odwołaniu. Koszty wszelakie aktu notarialnego, odpisów ksiąg, wypisów pokrywa powiat miechowski. Dziękuję i poproszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 19/141/2020 Rady Gminy Hasznica z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz powiatu miechowskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 749 o powierzchni 0,0664 ha położonej w Podwizdowie będącej własnością gminy Hasznica. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 19 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku w gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1990. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz powiatu miechowskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 749 o powierzchni 0,0664 ha położonej w
obrębie Bogmistrzów gmina Hacznica, będącej własnością gminy Hacznica, której w Sądzie Rejonowym w Miechowie 4 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KR1M łamane przez 0, 63053 łamane przez 7 z przeznaczeniem pod przebudowę i modernizację drogi powiatowej numer 1181K relacji Podwizdów Tunel w celu realizacji zadań związanych z infrastrukturą drogową powiatu niemowskiego. Ustęp 2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, o którym mowa w ustępie pierwszym, darowizna podlegać będzie odwołana. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy Hacznica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję bardzo. Poproszę o przedstawienie opinii przez klub Rady PiS. Dziękuję bardzo. I ponownie również opinia Komisji Gospodarki Finansowej, Planowania i Rozwoju Gospodarczego. Pan przewodniczący, radny przewodniczący. Komisja nie wnosi uwagi do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zgłosić wniosek odnośnie jeszcze coś dopytać? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do procedury głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 19/141/2020 Rady Gminy Hacznica z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie uchwały na obecne na cele publiczne na rzecz powiatu miechowskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 749 po powierzchni 6A64 m² położonej po wizorii będącej pasażu gminy Hacznica. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Żelazny głosował? Tak. Już jest. Może za wcześnie głosował. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wniosku stwierdza, że to jest uchwała nr 19/141/2020 została przyjęta jednogłośnie przez brak głosów przeciwnych i brak głosów wstrzymujących się. Chciałbym się zapytać, uchwała, która wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres 8 lat nieruchomości położonej w budynku parceli stanowiącej działkę nr 38/4 o powierzchni 43A64 m² oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego typu zawarcia umowy. Po raz trzeci Pani Olga. Stowarzyszenie Oświaty Gminy Hacznica planuje na tej nieruchomości budowę placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej. To jest działka w ujęciu parceli numer 38/4 o powierzchni 43A64 m². Jest to działka położona pomiędzy LHS-em a takim budynkiem gminnym, który jest wynajmowany. To jest budynek mieszkalny. I użytkownik będzie starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. I zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy. Tak, dziękuję. Poproszę o... Uchwała nr 19/142/2020 Rady Gminy Hacznica z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres 8 lat nieruchomości położonej w gminie parceli stanowiącej działkę nr 38/4 o powierzchni 43A64 m² oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst
jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1990. Rada Gminy Chacznica uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy użytkowania na okres 8 lat nieruchomości położonej w gminie parceli będącej własnością gminy Chacznica, objętej księgą wieczystą KR1N, łamane przez 3 zera 35 565 łamane przez 4 składające się z działki numer 38 przez 4 o powierzchni 0,4364 a. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości szczegółowo opisane w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Urzędowi Gminy Chacznica. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię. Najpierw pani przewodnicząca Ewa Pauza i Klub Radny PiS. Klub Radny PiS opinię pozytywnie. Dziękuję bardzo. I pan Zagasny, przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Gospodarczego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przede wszystkim uchwała nie jest zawarta w uchwale, że to jest na tym placu boisko sportowe wybudowane z programu rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i jest tam tablica informacyjna. Boisko jest w bardzo dobrym stanie, dobrze utrzymane. Wniosek z tego, że było utworzone. I jeśli jest możliwość budowy tego, że tak powiem, placu zabaw, to jest za tym boiskiem sportowym, jest taki plac równiutki i tam można budować. Od strony południowej. Natomiast co więcej, no czyżby to boisko było niepotrzebne? Przecież olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, także z gminy Chacznica. I w związku z tym ta opinia jest negatywna. Natomiast na drugiej stronie, w części uzasadnienia, jest napisane, że Stowarzyszenie Oświatów Gminy Chacznica planuje budowę placu zabaw. Ja się przyglądam od dłuższego czasu, jak to jest wykorzystane plac zabaw. Na przykład w Olbrzymiu. Jest tam kilka tych placów zabaw, jest na krakowskiej okolicach parku. Nie widziałem tam nikogo, żeby w ciągu najlepszej pogody, żeby się ktoś tam bawił. Drugi plac zabaw jest około Domu Kultury, czyli gdzieś tam jak ten zatorem w pobliżu kościoła. Też nie widziałem, żeby ktokolwiek tam z tego korzystał. Czyżby tutaj raptem był wykorzystany znacznie lepiej? Bardzo wątpię. W związku z tym opinia jest negatywna. Jeśli mamy na ten temat rozmawiać, to proszę zanieść różnego rodzaju dane. Na przykład tutaj mamy na drugiej stronie Stowarzyszenie Oświatów i Chacznica. Nie wiem, co za stowarzyszenie. Szukałem w internecie, nie znalazłem. Też kto reprezentuje, gdzie się to mieści, też nie znalazłem. Są pewne wątpliwości. Czyżby to boisko sportowe nie było potrzebne? A proszę mi wierzyć, byłem wczoraj. Utrzymane jest na dzień dzisiejszy w bardzo dobrym stanie. To tyle z mojej strony. Będę głosował przeciwko. Dziękuję. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć tak.
Wojsko, jeśli dobrze pamiętam, zostało zbudowane z funduszu Miejskiego Stowarzyszenia Gminy Jasa. Jeśli dobrze pamiętam, to tak to było. Na tym wojsku odbywają się imprezy. W tym roku nie odbyła się żadna, ale tylko i wyłącznie z tego obecnej przyczyny, że nowoczesne gminy i różne imprezy zostały odwołane. Rzeczywiście ono jest, był czas, że było nie najmniejsze, a teraz są utrzymane bardzo dobrze. Co do Stowarzyszenia Oświatów Gminy Kasznica, no to jest to stowarzyszenie, które powstało w momencie, gdy były przekształcane te szkoły Słowiczana i w Wojnictwie i ono powstało z zamiarem przejęcia tych dwóch szkół. To jest to stowarzyszenie, ono nie zostało rozwiązane, Kasznicana funkcjonuje. No i tyle z mojej strony i myślę, że to inicjatywa, chociaż nie mam nic na potwierdzenie tego, ale tak przypuszczam, że inicjatywa Pani Tansa Ludzi Prac Zabaw wyszła od mieszkańców Kundziora Panceli, którzy przedmiotów uzyskiwali i mieli w jakiejś mierze rację, że oni nie mają ani rewizji, oni nie mają dostępu do jakichkolwiek infrastruktury. I stąd myślę, że było budowane wojsko dla Majewnicy i stąd myślę, również jest teraz zamiar stworzenia placu zabaw. Taki plac zabaw, który ja też ze swojego podwórka mogę powiedzieć, jest mój niewielodzina, bo odnoszę się do swojego miejsca, nie znam ludzi, jak jest dzieci i wiem, że z tego wojska się korzysta i po południu, i w niedzielę, i po prostu jeżdżą tam dzieci na ten plac zabaw i wykorzystują. Więc nie jest tak, że ono jest wykorzystane. No, ale to tytułem wyjaśnienia, opinię, że się wysłuchali. Ja tylko z racji swojego obowiązku przekroczenia modelu poinformuję, że musimy wysłuchać opinii, a ona nie jest wiążąca do końca. A teraz widzę, że pan wójt chce zabrać głos. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem się wypowiedzieć w dalszej części. Nie wiem, czy to zgłosiłem się, nie? Ale... Tak, dlatego, że... Dlaczego całość tej działki ma być przekazane, a nie tylko część? Można część wydzielić od strony południowej, resztę powinno zostać jako gminne. Znamy takie sytuacje tutaj, jak z sobotą było. Najpierw dzierżawę, później trzeba było sprzedać, bo trzeba budynek. Obawiam się, że to może być podobnie. Ma się to śmiać, panie wójcie, bo wiele rzeczy się mówi, tylko nie budzi się. To czemu, pytam się, czemu całość tej działki? Ja to mam wydrukowane, jak mówię. Czy z wojskiem sportowym wszystko ma być przekazane? A ja mam być pozostany z tego, z wojska sportowego. Jak ma być sekretarz zabaw? No, tego nie uregulowano. Proszę też zapisać jakiś skład tej. Jak się można skomunikować z tym stowarzyszeniem oświatowym? Nie pisze, gdzie jest zarejestrowane, pod jakim numerem. Dziękuję. Rozumiem. Jeszcze chcę, że pan wójt, żeby głos mógł składać tej pewnej wątpliwości i może tam być takie badane z tego okręgu zabrało. Było też również bardzo cenna uwaga do dyskusji. Bardzo proszę pana wójta. Ja myślę tak, że mówiłem jednocześnie, że jak mamy jakiekolwiek wątpliwości, mamy telefony, zadzwonić, zapytać, to ja rozumiem troskę radnego Adama Szlachtego. Bardzo dobrze, że troszczy się o majątek gminy. Tak trzeba. Tylko, że wynika z to, ta postawa i ten stosunek negatywny z niewiedzy o tym, co to jest to stowarzyszenie i jakim to w ogóle zamierzenie jest, które płynie za tą uchwałą. Tak jak podleśnik zapowstał plan zabaw, pieniędzy, jak z unijnych, jak z. W ten sam sposób KGW, z tym, że KGW to występował z wnioskiem, który jest zarejestrowany. Natomiast KGW
U niego parcela jest niezarejestrowana i szukał sposobu, kto by mógł złożyć taki wniosek. Mogłaby gmina złożyć, ale wtedy jest dużo mniej dotacji. Jest wtedy 63% dotacji, natomiast gdy składa jakaś organizacja pozarządowa, to wtedy jest 80% dotacji. Zatem mamy coś takiego jak Stowarzyszenie Oświatowe, które, jak przewodniczący powiedział, powstało wiele lat temu. Pierwszym jej przewodniczącym czy prezesem był nieżyjący świętej pamięci Waldek Gregorowicz, nasz pracownik, a skład stowarzyszenia to są sami urzędnicy, nasi urzędnicy. I myślę tak, i w tej chwili rolę prezesa, tak może nie tyle z chęci, co z obowiązku, przekazaliśmy Szymkowi Kupitowi, żeby on się tym zajmował, żeby on te wnioski już pisał, żeby się tym zajmował i tak dalej. Zatem Stowarzyszenie Światowe to nic innego jak urzędnicy plus Szymek. Szymek nie, Kupit nie jest wielce zainteresowany prowadzeniem tego stowarzyszenia, także prezesa można zmienić w każdej chwili i tym prezesem może być nawet nasz radny Adam Czerwasny. Nie mówię to w żaden sposób ironicznie, tylko mówię to poważnie. Również ze Stowarzyszenia Światowego mogą się zapisać wszyscy radni, a urzędnicy mogą wystąpić, bo jakaś tam była żadna. Także takie to jest stowarzyszenie, nasze stowarzyszenie na nasze potrzeby. I naprawdę zachęcam do zapisania się tego stowarzyszenia wszystkich radnych i nawet do swojego grona wybrania prezesa tego czy innego i wtedy będzie sytuacja jasna. Czyli to nigdzie nie ucieka majątek, nigdzie poza gminę, tylko dalej jest w gminie. Z drugiej strony podkreślanie, że w bardzo dobrym stanie jest Wojsko Ogniowej Parceli, wynika z tego, że akurat to KGW dba o to. Oni to sami koszą. Czasami coś im pomagamy, ale sami koszą. Oni z Funduszu Sołeckiego zakupili kosiarki i koszą, utrzymują, organizują tam festyny. W ubiegłym roku, w 19, był tam duży festyn, cieszył się powodzeniem, zebrali sporo pieniędzy i na przykład ten wkład własny, który jest do tego placu zabaw, to oni chcą dać sami ze swoich pieniędzy, które uzbierali. Więc rozumiem, że dbamy o majątek gminy, ale w tym wypadku akurat to działamy przeciwko, prawda? Przeciwko gminie, czyli interesowi gminy, interesowi mieszkańców. Bo nic nie tracimy. Stowarzyszenie można zmienić w każdej chwili. No, problemu stowarzyszenie jest zarejestrowane, ma wszystkie potrzebne dokumenty, NIP, rozlicza się corocznie i tak dalej. KRS ma także. Także możemy takie zorganizować walne zebranie tego stowarzyszenia, zaprosić wszystkich radnych, można podjąć uchwałę o zapisaniu się przynależności i organizowaniu różnorakich inicjatyw społecznych, między innymi pozyskiwaniu pieniędzy unii. Także szkoda tutaj po prostu pieniędzy, bo za tym dziewczyny z parceli wchodzą w dłuższy czas. Przygotowane, złożony jest wniosek, już jest i pozytywnie rozpatrzony. Prawdę Wojtek, prawda, tamten teren reprezentuje Wojtek Dłuba. Więc jest wszystko pozytywnie, już jest przyznane pieniądze, tylko trzeba teraz pewne sprawy formalne załatwić. Podobnie sprawa Wielczy, prawda, też Stowarzyszenie Oświatowe wystąpiło z wnioskiem o wyposażenie remizy OSP. Ale to koło gospodyni. Proszę? To jest stowarzyszenie koło gospodyni. Z tego co, prawdopodobnie nie, z tego co wiem, to Stowarzyszenie Oświatowe miało wystąpić. Nie. Tak? Zmiana jest? No, tak. No to jeżeli... Zdążyły dziewczyny się zarejestrować, także... No to jeżeli się zdążyły, to bardzo dobrze, to wtedy spada to podium obowiązku organizowania tego, tej całości tego wniosku, załatwiania wniosku ze stowarzyszenia. Niemniej jednak tak ten wniosek, czy w przypadku Jęczy, czy w przypadku Uniowa Parcei, czy w przypadku Płodnecic, to wszystko załatwia nasza dziewczyna w inwestycjach prawda. Także że i tak my to załatwiamy, i tak my to załatwiamy, bo przecież skąd kto na wsi może wiedzieć, jak przeprowadzić całą procedurę pozyskiwania pieniędzy unijnych. Zresztą od tego jesteśmy, prawda? Także tutaj ta troska o ten majątek gminny i takie stanowisko wynika po prostu z niewiedzy. Ale jeżeli coś nie wiemy, to pytać, po prostu pytać. Prawda? Nie ma żadnych spraw podejrzanych,
Bo po co by urzędnikom potrzebne było wojsko, prawda? Jest, wojsko służy, to, że widać w jakim stanie jest, no, to jest zasługa właśnie KGW, które na czele z panią Sołtys bardzo zabiegają, prawda, o to, żeby tam coś rozwijać, no, mają nawet w planie, żeby jakiś kontener postawić, żeby zebrania mogły sobie tam organizować i tak dalej, tak dalej. Mają tam naprawdę bardzo jeszcze duże plany. Nie przejdzie uchwała, no to nie będzie placu i tyle. Przejdzie, no to będzie. Nie przejdzie, to nie będzie. Wola radnych. Dziękuję bardzo. I wkłada radny Wojciech Burza. Proszę powiedzieć, mieszkańcy najbardziej zabiegają na plac i będzie dużo bardziej wykorzystany niż to wojsko na taki plac. Więc inicjatywa mieszkańców, a nie wojtek. Jeśli można jeszcze, no proszę jeszcze o ocenę. Panie przewodniczący, jeśli mieszkańcy zabiegają, to proszę z całą obecności protokół spotkania z mieszkańcami. Jeśli nie ma, to znaczy nie było takiego spotkania, tylko pewna grupa, być może, że szanowny radny i kilka osób, no nie pasuje, tylko wojsko drogowe było. Ma pan serwetności zebrania? Czy protokół ma pan? Był pan na tym zebraniu? No to na zebranie protokół jest serwetności. Ale jest fundusz, zebranie z Funduszu Sołeckiego i tam Fundusz Sołecki, podział Funduszu Sołeckiego dotyczy wcielania. Znaczy, ale to ale pani z koła gospodyń wiejskich u Niejowianki mają zebrania i mają protokoły. Jeżeli pan chce, to pani Sołtys na pewno pan chce. Nie ma problemu, na pewno. No jest, ale to może poprawić. Proszę bardzo. No ja, jeżeli tak mówię o zdrowieniu, ale najpierw tu mówię o wiedzy, tak, z prezesem takiego stowarzyszenia, to ja na pewno nie mógłbym być żaden radny. Ponieważ w momencie, kiedy to stowarzyszenie zawarło umowę użytkowania, korzystało z imienia komunalnego gminy. Tak, do uzupełnienia o tej wiedzy. To zgadza się. No tak, no właśnie, tak. To nie wiem. A powiedzmy, że z samej tej uchwały, no nie wiem. Ja w takiej sprawie do końca nie znam, ale może rzeczywiście jakieś uzasadnienie by się mogło przydać, prawda, w samej treści uchwały. Byłoby łatwiej zagłosować na pewno. Powiem tak, sołectwo Unii Parcela, Fundusz Sołecki dla 2021. Budowa placu zabaw, 12 tysięcy, całość 471 zł przeznaczone. No więc to się nie odbyło gdzieś w zaciszu jakichś tam dwóch czy czego, tylko to jest zadanie miejskie, prawda? I wszystko na plac zabaw przeznaczone. Ja tu nie chcę, nie wiem, jak rejtam się rzucać, prawda, i poświęcać dla sprawy, nie wiem, szkoda, no nie jest inicjatywa i jeżeli w Podlesicach mógł być plac zabaw, jeżeli w Hasznicy jest, jeżeli Witowica, to dlaczego, czy Betrzycy, czy po Gwizdowie, dlaczego nie może być na przykład w Niewy Placu, nie? Dlaczego blokować? Pan przewodniczący tutaj do Ja chciałem dodać do tego placu zabaw, że mieszkańcy Hasznicy też z tego korzystać. Na początku poprzedniej kadencji były wiele pomysłów co do wojska w Hasznicy. No, nie było gdzie osadzić poza odpowiedzią ogłoszeniem tego starego osłabowego posiadków, który się cieszy tam przez 2-3 lata popularności, że teraz niestety nie. Pytanie, można by powiedzieć, czy w Hasznicy praca bo no pewnie, żeby się przydało. Pewnie nie mamy wątpliwości, ale w momencie, kiedy były głosy, jeżeli chodzi o wojsko, wszyscy mówili, że, znaczy może nie wszyscy, ale większość mówiła, że ani nie będzie zaangażowany plac na parceli, czy na wojsko na parceli, niech na młodzież starszy wchodzi, bo będzie miał najbliżej i w takim samym przypadku wypadałoby się podpisać ten plac na zabaw, że jeżeli jest tam oddział prawidłowy, jest już na infrastrukturę w postaci wojska sportowego, to jak najbardziej dorzućmy swoje 3 grosze poprzez tak i po prostu uchwałę i po prostu zrobimy tę pracę dla mieszkańców pracy i najbliżej położonych jest jeszcze. Pierwotnie to masz kończyć. Wiecie, ja mogę, no ja akurat nie czytałem, nie wiem jak pozostali Państwo radni
uchwały wraz z uzasadnieniem, to bym prosił następnym razem, żeby przytoczył uzasadnienie projektu uchwały w ten sposób. I rozumiem, że pieniądze tutaj jest przez Fundusz Szoleński, a jednocześnie ten Fundusz Szoleński jest przeznaczony na sytuację, tak? Proszę Państwa, jest projekt uchwały, zapoznaliśmy się z opiniami Klubu Radnych Wisk, zapoznaliśmy się z opinią Komisji Gospodarki Finansowej Planowania i Rozwoju Gospodarczego. Wypowiedział się radny do okręgu, okręgu sąsiedniego. Ja też powiem, że jest tam bliskie do wojsku, bo to wówczas, gdy to wojsko powstawało, ja to wojsko, jakby się, że ono tam jest. Oczywiście nie sugeruję nic nikomu, Państwo wszyscy za to głosują tak jak uważają, ale ja osobiście nie będę negował takiej lokalnej inicjatywy, nie będę głosował za. Czy ktoś chciałby z Państwa radnych się zabrać głos? Proszę. Jeśli nie, to przystępujemy do procedury. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 19 przez 142 przez 2020 Rady Gminy Maszyca dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na okres 8 lat nieruchomości położonej w Gminowej Wadze stanowiącej działkę nr 38 przez 4 43 44 m² oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, a wynik jest następujący. Za przyjęciem uchwały było 14 radnych, 1 radny był przeciwny, nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała nr 19 przez 142 przez 2021 została przyjęta niejednomyślnie 14 głosami za, czyli w głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się. Kolejny punkt porządku obrad to w sprawie zmian w budżecie i uchwały budżetowej gminy Kaszyna na 2020 rok. Pani skarbnik rozdała nam już najnowszą wersję tej uchwały. Pani tutaj wynika, to oczywiście powie z czego, bo wynika, że tę najnowszą wersję trzeba było rozdać. No i mówi, co jest, proszę bardzo. Tą wersję, którą Państwo rozdała, wynika z faktu, że na bieżąco dostajemy różne zmiany, na bieżąco jednostki proszą o zmiany, ponieważ któraś jednostka ma dotacje na zadania zlecone i nie wykorzysta jej w tym roku, musi ją wrócić. Też szkoda, że w NDR czy gminy ośrodkowe społeczne pracują z nią zdrowie jako od zasiłki, czy jakieś wyposażenie sobie do punktu. Wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o zmiany dochodów i wydatków po stronie planu dochodów i planu wydatków majątkowych, wynikają z tego, że na koniec roku musimy urealnić nasz budżet i musimy zmniejszyć plany o dochody i wydatki niezrealizowane w danym roku. I tak właśnie po wydatkach majątkowych i po planie wydatków majątkowych, planie po dochodów majątkowych zdejmujemy cały plan dochodów na ekopartnerów, na fotowoltaikę, która w tym roku nie zostanie zrealizowana. Jest to duża kwota, ponieważ jest to ponad 8 milionów i tą kwotę będziemy mieli przeniesioną na następny rok w budżecie 2021 i tam zostanie zrealizowana. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych, jest również zmniejszamy dotacje dla powiatu biechowskiego na przebudowę drogi,
bo jak Państwo pamiętają, powiat dostał większe dofinansowanie, miało być na początku 60%, potem skończyło się na 80%, a teraz z tych 80% i tak płacimy mniejszą kwotę, bo płacimy o 31 tysięcy, prawie 500 zł mniejszą, dostaliśmy fakturę i te pieniądze miały być wydatkowane. To są takie zmiany na planie wydatków majątkowych, natomiast na planie wydatków, na planie dochodów majątkowych mamy jeszcze zmiany, jeżeli chodzi o te pieniądze covidowskie. Dostaliśmy w ostatnim tygodniu wytyczne odnośnie paragrafów. Zmieniły się paragrafy, które mamy zaklasyfikować te pieniądze po stronie dochodowej, więc są zmiany wprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ dochodów i wydatków bieżących, dochody urealniamy o wszystkie wpłaty, które wpłynęły nam do końca tego roku. Mamy niektóre wpłaty wyższe niż zakładany plan na początku, dlatego je zwiększamy. Otrzymaliśmy subwencję uzupełniającą w kwocie 133 228, co pozwoliło nam zwiększyć wydatki w Urzędzie Gminy. I w dochodach bieżących zmniejszamy również poręczenie Zielonego Pierścienia na kwotę prawie 1 100 000 zł, ponieważ nie zostanie to zrealizowane do końca roku. I tak samo po stronie planu wydatków bieżących tą kwotę zmniejszamy. W planie wydatków bieżących mamy zmiany pomiędzy paragrafami w GZAS-ie, w szkołach, w przedszkolu i w SDS-u. Natomiast dokładamy do szkół i do przedszkola i dokładamy tam prawie 40 tysięcy. Wynika to z zapłacenia do końca roku składek ZUS-owskich podatków. I to są wszystkie zmiany, które są w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Ja uchwała nr 19.143 przez 2020 Rady Gminy Harsznica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie i uchwały budżetowej Gminy Harsznica na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 221, artykułu 212, artykułu 235, artykułu 249, artykułu 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Harsznica uchwala, co następuje. Paragraf 1. W budżecie Gminy Harsznica na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 991 050 zł, jak w załączniku nr 1. Zwiększone dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych w kwocie 1 801 636 zł, jak w załączniku nr 1. Zwiększone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 200 335 zł, jak w załączniku nr 1. Punkt 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 11 047 851 zł, jak w załączniku nr 1. Zmniejszone dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych w kwocie 9 955 510 zł, 11 groszy, jak w załączniku nr 1. Zmniejszone dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących w kwocie 1 092 341 76 zł, jak w załączniku nr 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 203 486 zł, 56 groszy, jak w załączniku nr 2. Zwiększone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 182 001 zł 99 groszy, jak w załączniku nr 2. Zwiększone wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 21 484 zł 57 groszy, jak w załączniku nr 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 249 346 zł 93 groszy, jak w załączniku nr 2. Zmniejszone wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 1 105 859 zł 97 groszy, jak w załączniku nr 2. Zmniejszone wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 8 143 486 zł 96 groszy, jak w załączniku nr 2.
załącznik numer 3 do uchwały numer 11/86/2019 Rady Gminy Hacznica dnia 30 grudnia 2019 roku. Z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 11 uchwały numer 11/86/2019 Rady Gminy Hacznica dnia 30 grudnia 2019 roku. Z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 9 do uchwały numer 11/86/2019 Rady Gminy Hacznica z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały. Załącznik numer 8 do uchwały numer 11/86/2019 Rady Gminy Hacznica z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszego zarządzenia do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Hacznica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hacznica. Dziękuję bardzo Pani Skarbnicy. Mam wielkie czytanie projektu uchwały. Miał przełącz po podjęcie. Kluba Radnych Gminy Pani Przewodnicząca Rachowna. Klub Radnych Gminy 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 Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pana Dariusza Sokołana. Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś zapytania w czasie tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do procedury głosowania. Poselstwa Administracji Gminy Uchwały nr 19/43/2020 Rady Gminy Hacznica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie i uchwały Urzędowej Gminy Hacznica na 2020 rok. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały. Tak, proszę przeciwnie nie wstrzymujące się jest przed uchwałą sytuację na jednogłośnie. I jeszcze raz w ramach punktu razem 10. Pani Skarbnik, proszę o omówienie zmian w UPF-u i wyłączenia jednej. Wszystkie zmiany w UPF-ie wynikają ze zmian uchwały budżetowej wcześniej przez Państwa przyjętych. Jest to na poziomie miejsca. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały. Uchwała numer 19/144/2020 Rady Gminy Hacznica z 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Hacznica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z 5 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228 oraz artykuł 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia.
Kacica. Na podstawie artykułu 13, punkt 12 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 230 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych składu orzekający kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Krakowie osoba przewodnicząca Joanna Nowowska, członkowie Piotr Józefczyk i Katarzyna Heter po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczyca na lata 2021-2028. Do obydwu tych uchwał jest do, są dołączone udostępnienia, które bez Państwa radnych chciał się zapoznać do analizowania, do wglądu. Są bardzo cenne, może jakieś nie będę czytał. Teraz dosyć realizowanie, proszę Państwa, punkt 11 i przystępujemy do punktu kolejnego, to jest punkt 12, uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaczyca na 2021 rok. No i z poprzednich czasów wiemy, że projekt budżetu był przedstawiony, że były opinie do szczególnej komisji, a teraz poproszę Pana Wójta o zabranie głosu na ten temat. 12 mam spotkanie wszystkich gmin Wolnianskiego z prezesem rządu Wyszyna Karnowa, czyli od spokojka i profesora Załącznika. 12 myślę, że obecność jest moja koleżka, mogą naszać na każdej sprawie ważne informacje, dlatego poczułem, żeby Pan mówił. Ale zapewne teraz przystąpimy do informacji. Dostali Państwo projekt budżetu. Co o tym budżecie można powiedzieć? Można powiedzieć to, że wydział dużej mierze zmieniony w następnym nowym roku jest zrównoważony. Zrównoważony jest kredytem w kwocie 2 300 000. Niemniej tylko taki zapis jest wprowadzony do uchwały, aby ten budżet zrównoważyć. Natomiast tak z Panią Sparką mówimy, że tego kredytu może nie być, może nie być i raczej to nie będzie, no bardzo bym chcieli było, tak, ale to nie będzie dlatego, że będziemy mieli sporo środków wolnych i ile tych środków wolnych to się okaże w styczniu. I gdzieś możemy z tego stycznia mieć faktycznie wolnych, czyli tak jakby można powiedzieć obrazowo, to na nadwyżki będzie z tego roku w następny. I przypuszczam, że będzie to spora kwota sięgająca po kredytowi. Skąd się to wybierze? Ono działo się stąd, między innymi, że dostaliśmy gminy Kaczyca z tarczy kołtuskiej i pewne zadania gminy realizowaliśmy z tych pieniędzy, a nasze pieniądze, które na to przeznaczone, poszły na bok, prawda? Jakby po prostu zostały słowo. I stąd już mamy taki zapas pieniędzy, aczkolwiek w przypadku dochodu mamy tak ponad 200 000, to jest 30 000 złotych. To się wszystko, jak się wyliczy, to okaże się, jakie są te wolne środki. Także kredyt jest zarzucany, ale uruchomić mamy właśnie. Zresztą sami ustalimy. Teraz tak, kolejna sprawa. Mamy spory deficyt i może to brzmi jakoś tak groźnie, aczkolwiek bardzo fajnie, że to mamy, bo co to znaczy ten deficyt w naszym przypadku? Znaczy to, że mamy środki jako przychody, a nie mamy jako dochody w następnym roku. Bo na przykład te wolne środki, które przychodzą w tego roku na następny, to nie mogą być dochodami, tylko są przychodami. Dlatego one nie są dochodami. A co to są jeszcze te wolne środki? Dostaliśmy w grudniu starczy, drugiej tarczy samorządowej politowskiej, dostaliśmy 2 miliony złotych na remont oczyszczalni ścieków. Te pieniądze nam już wpłynęły, czyli raz 1 800 000, teraz 2 miliony. Te pieniądze są na naszym koncie i one przechodzą na następny rok nie jako dochód, jako przychód, prawda? A jako przychód, to one są wtedy w deficytach. Także
deficyt to mamy właśnie te środki między innymi, te 2 miliony i 68 tysięcy, jakie ma GOPS, gminie, w gminie też takie na zadania swoje też z dotacji unijnej. Oraz mamy różnicę 1 80 tysięcy, to jest różnica kredytów. Jeżeli mamy kredyt 2 38 tysięcy zapisany w projekcie budżetu, a mamy spłatę 990 tysięcy spłatę w przyszłym roku, które spłacimy, to różnica będzie 1 80. Czyli tak de facto, gdybyśmy zrealizowali, gdybyśmy poprawili ten budżet, a to czego poprawimy w przyszłym roku, to by wyszło na to, że poprawiamy nasze zadłużenie, zmniejszamy o te 990 tysięcy. Gdybyśmy nie musieli o tym dodać. No to są takie założenia główne. I no dochód z przychodami to mamy 51 milionów złotych, 38 tysięcy i wydatki z rozkładami również tyle samo, 51 milionów 38 tysięcy, 48 tysięcy złotych. To jest spory budżet. Zapisane są pewne zadania, o których taki dopowiemy. Co jeszcze mamy? Mamy w dochodach sprzedaż majątku 500 tysięcy złotych. No to zakładamy, że z tych majątków, jakie podejmują uchwały sprzedaży, to wizowa, czy przejęte gospodarki, czy wielcze, może jakąś kwotę pozyskamy, czy to będzie 500 tysięcy, no to przydatki pokażą. No ale no tak trzeba założyć, bo takie są te ceny, prawda? Ile to będzie, to po prostu życie pokaże. Mamy też w budżecie założone, to taka fikcyjna sprawa, bo założone wkłady od ludności ponad 800 tysięcy złotych i ponad 800 dochodach i wydatkach. To jest tak zwane poręczenie dla zielonego pierścienia. Poręczenie nawet nie dla zielonego pierścienia, tylko dla urzędu marszałkowskiego. Jeżeli byśmy realizowali odnawialne źródła energii i pozyskiwalibyśmy zaliczkę na poziom tego zadania, co jest bardzo przesądzone. I jeżeli urząd marszałkowski przekaże nam zaliczkę, można przekazać na przykład nawet 10 milionów złotych na cały zielony pierścień tam kiedy na tym natrasza, to musi być poręczenie tej zaliczki, że ona w razie czego gminy poręczają, że jakby była zdefraudowana, coś się stało, to my to zgodzimy. No więc za gminę zaszła tyle przypadek, ponad 800 tysięcy. I to tak, żeby nie zmniejszać, nie ograniczać naszego budżetu, tym właśnie tym poręczeniem, to założyliśmy, że są to dochody i wydatki. A tak naprawdę to nie będzie ani tego dochodu, ani nie będzie wydatków. Zresztą w tym roku, w 2020, to samo było. I taka zmiana w momencie pani skarbnik zlikwidowała przychody i zlikwidowała wydatki. I tak samo będzie tą sytuacją na rok następny. To tak, no dochody tak przyjęliśmy, jak szacujemy względem uchwały od podatków, jak mamy informacje o subwencjach, jak mamy informacje z urzędów skarbowych o dochodach. No i tak został optymalnie ten budżet przyjęty. Raczej powinien być zrealizowany, no mówię, no to jest to majątku zaka tutaj ta. Ale jeśli chodzi o wydatki, dodano wydatki to przede wszystkim utrzymanie naszych wszystkich instytucji. I to, co najbardziej wszystkich interesuje, mieszkańców radny, to jakieś zamierzenia inwestycyjne. Więc tak, mamy 580 tysięcy na wodociąg w Podlesicach, a konkretnie na ujęcie wody w Podlesicach. Znaczy jest to sytuacja taka trochę podbrankowa, bo według nowych zasad
Wody Polskie nam zatwierdzają ceny wody. I zatwierdziły na przykład wstępnie, że dla powierzchni cena wody to 9 zł, 3 razy więcej niż pozostałe części gminy. 9 zł. Dlatego, że woda jest kupowana w Wolnomia, no i takie to są te potrzeby. Więc nie można tego ujednolicić. Więc ponieważ mamy tam wodę, że odrodzimy się swój, jest tam odbiór, reagowanie z potencjalnym ewentualnym wykonawcą, projektantem. No bo jeżeli mamy odbiór, trzeba sprawdzić, czy ten odbiór pasuje, jest dobra, czy jest wydajność wody właściwa, jakość wody itd. Trzeba zrobić badania i ewentualnie budować różne ujęcia wody i mieć własną wodę, bo ta cena no, jest bardzo niesprawiedliwa dla tamtej części gminy, dla siebie nie ma jakaś dnia, ale na tamtych gminach. Przecież nie z ich to gminy. Mamy 20 tysięcy na przyłącza, wodociągowo kanalizacyjne i już pewnie je wydamy zaraz w styczniu, bo się okazało, że nawaliła kanalizacja. Za publikiem, za pewien odcinek kanalizacji mogły wymienić. I od soboty zakład nasz komunalny wynajmuje. Mamy kogoś wynajmuje jakąś firmę do wymiany tej części. No my będziemy płacić. Dalej tak, mamy na drogi 742 156 zł. W tym są fundusze sołeckie. Na drogi gminy są 20 tysięcy, na drogi wewnętrzne też gminy 75 tysięcy. No to razem jest prawie 200 tysięcy z funduszu sołeckich idzie na drogi. Ponadto mamy 45 tysięcy droga na ewentualny wkład, drogi położone, bo położone gdyby nam nie przyjdzono dotacje. I mamy jedna droga Soczana, koło Srogi. Droga Ciszowca, to wygląda, i droga Wielczy. Wielczy, które tam zaciągamy, ta część naszego sprzętu. No to z reguły jest tak, że dotacja jest na poziomie 80% przy środkach położonych, no to te 20% mamy własne. Dalej mamy tak 230 tysięcy, 250 do dyspozycji naszego urzędu, czyli drogowca, na różnego rodzaju zadania związane z utrzymaniem dróg letniej, zimowej i takich letnich dróg i tak dalej. Teraz tak, mamy dalej środki na ochotnicze straże pożarne. Taka spora kwota 250 tysięcy na modernizację remizy w niewielkim. Tam remiza jest w parku dostanie. Według mnie to w ogóle się nie będzie do tego użytku. I tam nie inwestowaliśmy, ja nie pamiętam, ja za swoje piękności tutaj nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek tam coś inwestowali. Dlatego w kolejności ta remiza do większego remontu. No i oczywiście wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego o małopolskie remizy, na tę dotację. No i liczymy, że pewnie będą przejrzyskały po prostu dostaniemy. W każdym wydatku w budżecie mam takie dwa duże, jedne pozycje. 11 832 tysiące to jest dla poprawiane źródła energii, czyli projektowe słoneczne i fotowoltaiczne. Czy tam kwota się zmniejszy? Bo ta kwota, która jeszcze jest napisana zgodnie z kosztorysem, natomiast czytał się o tym i tak kwota zmaleje. Ale to dopiero po podpisaniu aneksu wykonawcy. I ta kwota zmaleje zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. No przystąpimy tutaj do badania, dużo badania. Mamy już 100% wpłat na panele fotowoltaiczne, natomiast gdzieś tak 60-65% na kolektory słoneczne.
Jedniejsze zainteresowanie projektowanie są inni, natomiast dużo zainteresowanie tymi projektowani fotowoltaicznymi. Tak jak mówiłem wcześniej, byłam domowym na przyznanie komuś tej instalacji od uregulowania wszystkich zależności do gminy. I tak się podbywa. Mamy dzisiaj to spotkanie, już przeczytaliśmy listę potencjalnych zainteresowanych mieszkańców do wykonawcy. To jest firma Sanito z Warszawy, która w tym powiecie wykonywała te instalacje i fotowoltaiczne, i słoneczne. Przydawaliśmy wszystkie już nazwiska, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne. Wczoraj taki był pilny termin. No i jak mówię, to co mieliśmy tam bodajże 260 czy 70 sztuk kolektorów słonecznych. Co dalej z tym, to pewnie się dzisiaj zrobiłem. Kiedy to nastąpi? Gdy to nastąpi? Ale jak termin jest 34 roku i na pewno będzie się pierwszy występował o przedłużenie tego terminu. Przynajmniej zarządzało. Drugie zadanie to jest remont, modernizacja oczyszczalni ścieków. 3 700 000 2,9 zł. W tym jest 2 miliony złotych dotacji z KOBU, o czym mówiłem wcześniej. Natomiast 1 700 000 2011. I tutaj liczę na to, że po przetargu ta kwota zmaleje. Jest taka sytuacja w tej chwili na rynku, że ceny są niższe na przetargach od kosztów wysokich. Więc tu możemy zaoszczędzić to, co na przykład nie zostanie przy sprzedażowaniu. Dalej to są fundusze sołeckie. Na fundusze sołeckie mamy chyba 400 tysięcy złotych, 417 tysięcy. W tym są, tak jak mówię wcześniej, zadania i drogowe, i oświetlenia. Przede wszystkim drogi oświetlenia. Mamy również pogwizdu 130 miesięcy na remont czy modernizacja agronomówki, KGW zawiązało się, zaczyna działać wstrzężnie. Mamy też 60 tysięcy złotych na zakup samochodu Panda. Tak przyniosę, ponieważ mamy dwa samochody cyfrowe, odbywa się rozładkiem, o ile Skoda pewnie się wytrzyma do końca kadencji. A bliższy no to niestety już Panda też jest wieloletnia. Skoda ma 2003 rok, 2017 rok, przyszły rok. Jeszcze nie dziwię. Natomiast Panda się rozładuje i faktycznie trzeba ją zobaczyć, nie wiem, ze złą uwagę, bo mogą sprzedać. No a ostatnie wypaczenie poparki, ta tam sobie można po to zawiedzić. Tak będę na podniebę, na poprzednie koła, żeby dało mi przydatne, przede wszystkim podoba. Podoba nie podoba. U mnie urodziny, szkoła, tak, 50 tysięcy złotych. Co tam zrobimy, nie wiem, co na to kwotę. Ktoś mówi, że można to tą blachę jeszcze pomalować, jest w takim stanie, że można pomalować. No, może nie mam to zmieniać. To jest to. Wszystkie takie to mówię o większych zadaniach, tych pomniejszych, to jest tutaj fundusz i różnych działań na siebie do swojego zainteresowania. Może tak jeszcze, ponieważ czas się bardzo szybko kończy. Dlatego dwóch minutach. Kończy się rok 2020. Był to rok, myślę, pomimo wszystko, pomimo pandemii, pomimo na początku złych prognoz budżetowych, jednak zakończył się, myślę, dla nas bardzo pomyślnie. W związku z COVID-em uzyskaliśmy 3,8 miliona złotych, co było zupełnie nieplanowane. To jest potęga. Tak na taką gminę, jak na co będą dostarczyć bardzo dużo. Zakończyliśmy, trzechletnią rewitalizację. 3 lata trwała, kończyła się teraz, zakończyliśmy, mamy takie duże zadanie, rewitalizację. Zakończono jest i otwarte przedszkole. Póki co mam dobre informacje pozytywne, na wszystko w porządku.
Więc kolejna taka oczekiwana inwestycja w naszej gminie od wielu, wielu lat zakończona. Udało się pozyskać to auto do Warszawy Starackie. To też decyzja była bardzo trudna, bo trudny okres był, nie wiemy, co dalej będzie się. Skończyliśmy na ulicy Sportową, prawda? Dlatego od wielu lat stali po właśnie naprawę, jest zrobiona i tak jak pani skarbnik mówiła, zanosiło się, żeby dane ponad 200 tysięcy, a wydaje 72 tysiące. Skończyliśmy również zadania unijne, jak wymiana piecy gazowych i elektrowni. Jeszcze skończyliśmy. To prawda, że w tej chwili rozliczamy zadanie to gazowe. Rozliczamy, ale zakończone jest. Realizuje się, kończy się OSP Szabłów, remont przebudowy. Coś już widać, prawda? Coś pozytywnego już widać. Środek. Może coś systematycznie po prostu w kolejnych latach. Tego na ulicy były zewnątrz zrobione w poprzednich latach, a w tym roku wewnątrz wylewki. Ale to są duże sesje, które są uchwały wykonane środki. No i cóż jeszcze, no rozpoczęliśmy podróż scalanie. A na dobrą sprawę, dopiero się przetarg się kontruje, bo to nieważne. I teraz się odbywa z początkiem roku przetarg na wykonanie dróg i połączenie ścieżek rowerowych Miechowa z Kasznicą. Scalanie się w tej chwili ciągnie, trwa ten proces po budowie i pewnie się długo skończy same prace geodezyjne. Natomiast po scalaniu pewnie w 2022. Kolejny właśnie policjant, no i mamy planie jeszcze jeszcze biegły bakter. Gdyby te 6 lat się udało zrobić, to jest to duże zadanie, duże wyzwanie, duże osiągnięcie, bo tyle to sekund jak to zrobi bez paru własnego mienia. No więc było to spotkanie w sprawie wiaduktu, domniemana sprawa, która od kilkudziesięciu lat jest dyskutowana, została poruszana. A wydaje się, że w tej chwili nabiera już takiego poważnej finalizacji. Mocno trzeba 17 tysięcy, ale nie dokłada się nic na ten wiedzieć. Także tak jak powiedzmy, skończyliśmy wiele zadań takich poważnych, dużych i czy rozpoczęliśmy nowe, no bo same przygotowanie do kolektorów sezonowych, bo wydaje się, że było przygotowane kilka lat. W tym roku uruchomiliśmy to, a dobrze na przyszłym roku będzie realizować. Podobnie oczyszczania się przygotowane było cały rok 2020. W tej chwili będzie w przyszłym roku powinniśmy to realizować. Także budżet to nie jest to, że budżet 2021. Bo to jest to na ciągłość. Rewitalizację rozpoczęliśmy w 2015 roku w styczniu. Prawda? W tej chwili kończymy prawie jeszcze nam pieniądze na rewitalizację, ponad 700 tysięcy, płynie w następnym roku. O czym nie mówię? Bo wypłaciliśmy wszystko i jeszcze nie dostaliśmy żadnych masowych pieniędzy. Czyli jeszcze dostaniemy ponad 700 tysięcy za rewitalizację, 770 tysięcy. I jeszcze za piece gazowe nie dostaliśmy pieniędzy, 148 tysięcy, 141,800. Te pieniądze są wydane na następne. Także nie ma takiej możliwości, żeby uchwalić budżet jednoroczny i tylko opowiadać o wydatkach gminy, o budżecie w kontekście czy perspektywie innego roku. To jest na ciągłość. To, co zaczniemy teraz, to się będzie ciągnęło pewnie jeszcze w roku 2021, jeszcze się poziomi kolejne lata i tak dalej. No tyle myślę tak, że ten rok dobrze się skończył, w szczególności dlatego, że te komunikacje pieniądze były to złapaliśmy. Dobrze się kończy, bo dobrze nam się przetarg w śmiejszym procesie na automację. Zaprosiliśmy kilka firm do przetargu. Jedna tylko oprócz tam akcji jeszcze wystartowała i bardzo dobrze.
słyszę także, zamykam nas ten rok, uznaję go jako dobry, przyjęć jeszcze podsumowanie w następnym roku tego roku 2022 rozliczenie konkretne i szczegółowe. Natomiast myślę także z dobrymi nadziejami przedstawienia do następnego roku. I to, co najbardziej mieszkańców interesuje, to no wiadomo, skały rokowe, ale te odnawialne źródła energii mamy bardzo dużo projektów, przyszedłem jeszcze drugie etapy, tak jak dalej. No i to zadanie, żeby to wdrożyć, zrealizować, to duży sukces, bo duże zadanie. Jesteśmy Hasica i Lwowów, w tych 31 gminach, największe pozycje wydatkowe, największe kwoty na te zadania, na odnawialne źródła energii. I jak mówię, to nie będę mówić, nie czy sami w styczniu, czy po prostu tego, ale zupełnie w końcu stycznia będziemy go zmieniać, będziemy tam te wolność wprowadzać do budynku. I no, wtedy on będzie przyjmie bardziej realne, rzeczywiste kształty. No, w tej chwili to są takie zapisy, które muszą być. Natomiast uprzedzamy już fakt, że będziemy wprowadzać do budżetu kolejne pieniądze, a wyprowadzać kredyt. No tyle do zapytania, jakieś szczegółowe tam, to jeszcze coś, to staram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. To może ja nie będę teraz czytał projektu uchwały, jeśli jest pan głód, jeśli są jakieś pytania, to proszę o zadawanie teraz. Radny Tomasz Tomasz, bardzo. Czyli wyjście z projektu uchwały podnoszącej stawkę za odpady komunalne? Nie. Znaczy nie ma potrzeby? Powiem szczerze, że... Znaczy też były takie rozważania w naszym wąskim gronie budżetu. No żeby ten budżet był zobaczyć, bo w budżecie my mamy założone w tym budżecie 800 tysięcy. I ja tam dokładnie ponad 800 tysięcy mamy dopłatkę do śmieci, prawda? Tak. Mamy taką kwotę założoną do dotacji do śmieci. Jeżeli nam wyszła nam przetargnął się, tak wyszedł się dobrze, nie ma takiej potrzeby, żeby raz, że te pieniądze wycofamy tą dopłatkę, może też zostawimy na wszelki wypadek, no bo nie wiemy ile tych ton będzie i kwestia ściągalności opłat. Natomiast według szacunków te kwota 18 to jest w tej chwili równowaga koszty wydatków i dochodów. Natomiast co jeszcze? Nie mamy w budżecie pozycji takiej, którą pewnie przyszłą godziną się wprowadzić, znaczy na pewno się po raz pierwszy od wielu lat. Sprawa dotacji do zakładu komunalnego. Znaczy nie tylko zakładu, bo są to ceny kwoty. Bo tak. Wody Polskie decydują w tej chwili o cenie. Złożony wniosek jest uchylany już po raz drugi z kolei, ale taka jest polityka Wód Polskich, żeby nie dopuścić do takiego wzrostu cen wody, jak wzrostu śmieci w kraju. I jest ta cena, no tak sztucznie, fikcyjnie, te niskie ceny są utrzymywane, po to, żeby gminy po prostu dopłacały. I w tej chwili bardzo dużo jest w internecie uchwał, bardzo dużo samorządów podjęły uchwały o dofinansowaniu cen wody i ścieków. Po prostu pojawiają się zakłady, nie poradzą sobie. Policzyliśmy, dlatego bardzo ogólnie i nam brakuje nam w zakładzie komunalnym około 300 tysięcy złotych. To jest taka szacunkowa kwota. Cena wody proponowana wzrost jest niewielki dla tych wniosków z podlesic, bo podlesic nie wiemy wody. Natomiast obecnie mamy cenę wody 3,20, a zaproponowana na 3,50 na 3 lata. To jest nieduży, to jest bardzo nieduży.
Wtedy była, do tej pory proponowana. W styczniu musimy złożyć do Polski, który zapłacił na wniosek o taryfę na nowy rok. Ale te taryfy to już proponujemy. Jeżeli mamy do przygotowania z końca roku i jeśli będą ludzie schować się, więc ta cena może zostać. Ścieki są na poziomie 3,50, a wychodzi koszt 7,50. Na pewno w tym roku ich nie wprowadzimy, chyba że na 2 miesiące potrwa. Ale skoro wychodzi spadkać taki koszt, to znaczy się, że na to robić 5,50. Te ścieki właśnie bytowe mają być zrównane ze ściekami przemysłowymi. Tej Wody Polskie nie rozumieją czegoś takiego, że przemysłowe czy bytowe. Jest jedne ścieki są. No więc, jak mówię, ten budżet musimy jeszcze dokładnie się na tym zrobić. Gdzie mamy oszczędności? Bo nie wiedzieliśmy o oszczędnościach przyjęcia, prawda? Przetarg przed wczoraj. Teraz nie wiem, że mamy kilkaset tysięcy oszczędności, więc pewnie częściej oszczędności trzeba będzie na prawa komunalne, bo w tej chwili gmina, tak nieformalnie, ale przy formach, na pewno legalnie, ale zawał komunalny wspiera, bo przyjmie na siebie szereg rządowskich, wnioskich, wszelkich różnych takich pracach na prawie wodnym, bo po prostu zakładają. Więc także, czego czynimy spowodowane? No to jest spowodowane, że wzrosły pensje minimalne, a do pensji się w tej chwili nie liczą wysługa straż pracy, prawda? No więc ten dodatkowy koszt. Ponadto spadły ścieki ilości urzeczanych 10%, a to było duże źródło dochodu dla zakładu. Ponadto został zakład zwolniony z ZUS-u na 3 miesiące, z połowy ZUS-u na 3 miesiące, maj, zabezpieczeń maj i 13. To był pewien sens. Dostał rekompensatę za podwyżkę cen prądu około 60 tysięcy złotych. I jak to zliczyłem wszystko to, co zyskał w tym roku, to co na przykład gmina, również pomoga, bo my kupiliśmy projekt techniczny zakładu za 32 tysiące z komunarki, projekt techniczny remontu oczyszczalni, to wychodzi na 170 tysięcy, które było dołożone w tym roku, a dalsze będzie w następnym roku. Więc już 170 brakuje, plus koszty, wynoszące te koszty zmienione dochody. Tak szacujemy, prawda? Ponadto kierownik Kozioł odchodził 20 lutego. Odprawa, sama odprawa dla kierownika 50 tysięcy złotych. Odprawa emerytalna, no nie, 6-miesięczna, to tak powiem. No więc takie to są, przepraszam, może żeby nie sam Kozioł, tyle, tylko jeszcze dwóch pracowników odchodzi i razem wszyscy tyle. Zatem uchwalenie budżetu dzisiaj nie znaczy, że światło spokojnie go realizujemy, bo życie dynamiczne, ciągle wszystko się zmienia i trzeba na te ewentualności, jakie w danej chwili przed nami powstają, trzeba reagować. Na bieżąco trzeba reagować. Ciągle ten budżet jest zmiany, ciągle są w budżecie, ciągle musimy obserwować, co się dzieje dookoła, gdzie są takie możliwości pozostania pieniędzy, jakie się dzieją przez dane wydatki. No póki co zimy, prawda? Ulepiej mieliśmy na szczęście w drugim roku taki pierwszy budowy i duże pieniądze. Oby ten rok taki terenowy, właśnie z tym sam. Finansowo taki sam, natomiast powiedziałem, że z maski, ponieważ zbadałem się właśnie przed zdrowia, mam wysoki poziom antyciała, ale dla siebie ani nikogo nie zaraża, ani nikt mnie nie zaraża, ani się ze szczytu przydać, więc nie dlatego może powinienem na początku zapowiedzieć, że
Może jeszcze jakieś pytania? Bo już się spóźnia, ale to nie jest to. Ja potem jeszcze dyskutowałem, mówiąc się, bo nie ma się pytania. Także może mi na komisjach to się spotkać wcześniej sprawę tematy. Pytanie jeszcze takie, bo co często mówię. Podejmowane działania dziś mają swój skutek nawet za kilka lat. Bo przekształcone nasze dwie szkoły stoczonych publicznych dzisiaj kosztują łącznie troszkę mniej niż jedna rocznica. A przecież klas jest tyle samo. 2,5 miliona złotych. Czy to kosztuje ponad 2,5, niecałe 2,5 te same szkoły razem. Czyli gdybyśmy nie przekształcili jedne wykazy do schodów do banku, bo czy jest 36 w klasie, czy 26, to na czym dziś to nam się ciągnąć. Więc to takie związanie w przeszłości kilka lat temu ma sens i skutkuje tym, że dzisiaj mamy te ewentualne na to powodu do pożaru. Także trudne decyzje trzeba podjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No ja bym się wolny, prawda? Ja wszystko najlepsze, bo to zrobił życie, że nam się wszystko układało, współpraca i budżet nam się przede wszystkim wpada. Dziękuję bardzo. Ale pan teraz odczyta projekt uchwały budżetowej na 2021 roku. Uchwała numer 19 przez 145 przez 2020 Rady Gminy Hakica z dnia 30 grudnia 2020 roku. Uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera C. Litera D oraz litera I ustawy z regulacji 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuły 211, 212, 235, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie publicznych. Rada Gminy Hakica uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się dochody budżetu gminy Hakica zwaną dalej gminą. Łącznej kwoty 46 770 906 zł i 26 groszy, w tym ustęp pierwszy, dochody bieżące w kwocie 33 522 366 zł i 65 groszy, ustęp drugi, dochody majątkowe w kwocie 13 248 539 zł i 61 groszy, jak w załączniku numer 1. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 49 919 686 zł i 52 groszy, w tym ustęp pierwszy wydatki bieżące 32 859 693 zł i 41 groszy i ustęp drugi wydatki majątkowe w kwocie 17 959 993 zł i 11 groszy, jak w załączniku numer 2 i 3. Paragraf 3 ust. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3 148 780 zł i 26 groszy, który zostanie pokryty z planowanej do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 080 267 zł i 76 groszy i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów tych wydatków gminy finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 068 512 zł i 50 groszy. Ustęp 2. Ustala się środek budżetu gminy w wysokości 4 267 570 zł i 67 groszy oraz dochody budżetu gminy w wysokości 1 118 790 zł i 41 groszy, jak w załączniku numer 4. Paragraf 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Ustęp 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 69 000 zł
i ucen grupów zawsze rezerwy celowe w kwocie 178 tysięcy złotych. W tym punkt pierwszy, dwa wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 65 tysięcy. Punkt drugi, na realizację zadań władzy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113 tysięcy złotych. Paragraf piąty, ustalenie dochody w kwocie 105 tysięcy złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 105 tysięcy złotych na realizację zadań określonych w innym programie konkretnych i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz innym programie przeciwdziałania alkoholowi, to w spiku numer 5. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 1 260 288 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 136 700 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak tam w spiku numer 6. Paragraf 7. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w kwocie 30 000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku numer 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych dni ustawami, jak w załączniku numer 8. Paragraf 9. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 3 573 572 zł 31 groszy, jak w załączniku numer 9. Paragraf 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUK Archiwcy, jak w załączniku numer 10. Ustęp 2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ustępu 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu gminy lub zwiększenia dotacji budżetu. Paragraf 11. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocy gminy na łączną kwotę 417 210 zł 90 groszy i są to środki do dyspozycji SOES, jak na przykład numer 11. Paragraf 12. Ustala się planowane wydatki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 75 tysięcy złotych w załączniku numer 12. Paragraf 13 ust. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu przeciwdziałania na punkt 1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 milionów złotych. Punkt 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 080 267 66 groszy. Punkt 3. Składa wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 958 790 zł 41 groszy. Ustęp 2. Ustala się limit udzielonych pożyczek z budżetu gminy w kwocie 160 tysięcy złotych. Ustęp 3. Ustala się limit udzielonych poręczy w kwocie 803 989 zł 49 groszy. Ustęp 4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do wysokości 1 500 000 zł z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu głównego, o którym mowa w artykule 72 ust. 1 punkt 2. Paragraf 14. Upoważnienie wójta gminy do ust. 1. Zaciągnięcia kredytu w wysokości kwoty wynikającej z limitu paragrafu 13 ust. 1 punkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu. Ust. 2. Zaciągania kredytu do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w paragrafie 13 ust. 1 punkt 2 i 3 w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz składy wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Obciążenia w okresie składy nie mogą przekraczać wielkości długów, kosztów sługi długu ustalonych w wieloletnim prognozie finansowej gminy Hartwica w części określającej wieloletnią prognozę długu. Ustęp 3. Udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości kwot wynikających z limitu, o którym mowa w paragrafie 13 ust. 2. Ustęp 4. Udzielanie poręczeń do wysokości kwot wynikających z limitu, o którym mowa w paragrafie 13 ust. 3. Ustęp 5. Zaciąganie zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnych, o którym mowa w paragrafie 13 ust. 4, którego składa dokona się z wydatków budżetu gminy. Paragraf 15. Uważa się wójta gminy do ust. 1. Dokonywania innych zmian w prawie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych
z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami. Ustęp 2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Ustęp 3. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z litera A. Zmianą lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogodzą wyniku budżetu. Litera B. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogodzą wyniku budżetu. Litera C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chacińca. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlewa ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego oraz biuletynie informacji publicznej. To treść uchwały. Teraz poproszę o opinię na temat uchwały budżetowej Klubu Radnych Bliskich. Panie Przewodniczący, co to są? Dziękuję bardzo. I Komisja Rewizyjna, Pan Przewodniczący Dariusz Sokół. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Chacińcy po zapoznaniu się z tego samego projektu budżetu Gminy Chacińca na 2021 rok. Komisja Rewizyjna Gminy Chacińcy postanawia pozytywnie zaopiniować projekt budżetu na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania i lub wnioski w sprawie uchwały? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na brzmienie 1420-2020-30 roku, a uchwała gminy Chacińca na 2021 rok? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały budżetowej. To została przyjęta jednogłośnie przy braku głosów wstrzymujących się. Ja mam pytanie pani Skarbnik. Czy pani coś powie na temat UKF-u? Tutaj Tak, dziękuję bardzo. Czy jest pytanie pani Sami? Nie widzę. Dlaczego pani? Uchwała, proszę. Projekt uchwały. Uchwała na w tym wpadł na to, aby zarządzać w tym zarządzaniu 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 w tym zarządz
mowa, że się będzie 18 tygodni, tydzień tego, tyle granic, że powiedziałam, ale to jest, bo myślę, że nie chcę też zadanie do odpowiedzi, że jest okej, że musimy się nauczyć, że za ciebie nie dobra, że jest pokrót, bo mam parę granic, cztery uchwały. Paragraf 7, będzie uchwała rewizyjna numer 11, 2019 roku w sprawie wyjątkowej roku finansowej i nie na przykład to, że nie na parę roku, to na uchwałę rewizyjną roku. Dziękuję bardzo, pan skarbnik. Poproszę również o opinię do projektu uchwały w sprawie WTF-u. Klub Rady Pani Przewodnicząca Rafałca. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna, pan przewodniczący Sokół. Komisja rewizyjna pozytywnie przyjmuje projekt. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do procedury głosowania. Proszę Państwa, Radni przyjęcie uchwały nr 1946 przez 2020. Radny Pani Tarczyca w dniu 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyjątkowej propozycji finansowej gminy Tarczyca. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosował Jan Pan Radny. Czy za przyjęciem uchwały w sprawie WTF-u? Brak głosów podzielili i brak głosów wstrzymujących się. I teraz pytanie, czy robimy przerwę, czy ciągniemy? No to tu zostały takie punkty już. A tu nie zostało jeszcze punktów? No, tak jest, tak, i zamknięcie sesji. Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Mamy zagłosowanie radnych z mianami budżetu dokonanych dla wydania wójta i gminy Tarczyca. Tak, nie wiem, co wszyscy dostali. Wszyscy dostali. Zostały ze dwie paszne. Proszę bardzo. Nie ona mi to da. Uznać, że Państwo radni zostali zapoznani ze zmianami dokonanymi w zarządzaniu wójta Tarczyca. Teraz punkt 15, sprawozdanie wójta, którego już nie ma. Pan wicesekretarz coś powie o tych najważniejszych sprawach, jakie się wita do konkretnej sesji. Drodzy Państwo, więc co między sesjami mogliśmy robić w urzędzie. Oczywiście jest koniec roku, więc pracy mamy dużo, ale bardzo dużo. I co między sesjami, oczywiście zamykane były wszystkie inwestycje, które już mogły być zamknięte, muszą być rozliczane. Tak samo jak inwestycja przeszkola czy dróg, musieliśmy wypłacić jeszcze właściwie jeszcze 10 mamy na zapłacenie wszystkich rachunków faktów. Więc pracy jest bardzo dużo. No i oczywiście pracy bardzo dużo było również i jest dotychczas z fotowoltaiką solarami. Powiadamy się również w tej chwili telefonem. Oczywiście odbieramy tylko i wyłącznie telefony, które dotyczące fotowoltaiki i solarów, urywają się telefony, ludzie mają napisane w SMS-ach, że jest na stronie internetowej, oczywiście nie zagrożają, to zagroża zagrożenia, ale który wie, więc dzwonią do urzędu. I na tym polega nasza praca cały czas. Oczywiście pracowaliśmy jeszcze nad przetargiem, właśnie na święci. Przetarg, jak Wójt już wcześniej powiedział, odbył się przedwczoraj 28. No, na razie jeszcze dokładnego rozstrzygnięcia nie ma, ponieważ muszę jeszcze z firmy poskładać te dokumenty, bo tak pod przetargiem jest. No ale przetarg wyszedł dobrze, pan już o tym wspomniał, więc nie będę tematu dalej rozwijać. Cały czas, więc te parę dni od tamtej sesji, bo do strony na miesiąc, kiedy jeszcze święta, w urzędzie jest bardzo dużo pracy i myślę, że jutro jeszcze jakbyśmy mieli jeden dzień, to też byśmy pewnie mieli dużo pracy tego roku, bo każdy rok się tak kończy, że w urzędach jest dużo ludzi. Wszyscy chcą coś tam opłacić, jakieś należności, chcą wszystko załatwić, więc staramy się to wszystko zrobić. Pracy jest dużo w tej chwili i ja zawsze, jak to wygodnie bywa, to niestety urząd jest bardzo zawalony. Będę pewnie 15, może 20 stycznia, kiedy już to wszystko udało się mieli trochę załatwić. Także tyle na ten temat, już Państwa.
chcieli wiedzieć, to bardzo proszę. Czy Państwo nie masz już? Powiedziałam. Bo miało się między sesjami. Przechodzimy do punktu kolejnego, punkt 16. Wolne wnioski i dyskusja. Ja chciałbym, żeby ten punkt, w zasadzie punktem czwartym, piątym interpelacje i zapytania. Chciałbym informować na Radę, że wpłynęło takie pismo do przewodniczącego Rady, czy do Rady. Ja odczytam to pismo. Koordynator Okręgowej Biurno i Wyborów.pl Jan Rednów, Pogwisto, Zmarł 11, Wyborów koło Bochni, 32,000 Bochni, w adresie przewodniczący Rady Gminy. Tytuł pisma petycja. Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z 11 lipca 2014 roku o petycjach, dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18p ustawy o samorządzie gminnym, wzywam Radę Gminy Tarczyca do rozpatrzenia poniżej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o poniższej treści. I tu jest treść uchwały. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze republiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Tarczyca z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania takie rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medycznych czy sanitarnych działania medialnych czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Tarczyca. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanym od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Tarczyca, uznajemy za zasadne i niepodzowne, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań powinni oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zadawanie obywateli eksperymentom naukowym, tym medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody. To pismo zostało zatytułowane petycja, więc zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w naszej gminie, ja to pismo przekażę oczywiście do komisji, która rozważy to, co jest zgodna głos, panie Tomaszu. Natomiast ja w ramach przygotowania się do dzisiejszej sesji, no troszeczkę rozpoznałem temat i tutaj tak. Pismo odnosi tytuł petycja, ale w istocie jest ono wezwaniem do podjęcia uchwały. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, może tu nie będę cytował paragrafów i statutem naszej gminy, inicjatywa uchwałodawcza nie przysługuje tego typu, nie wiem, czy podmiot, jak to nazwać, no w zasadzie to pojedyncza osoba, z takim piszem wystąpiła. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje panu wójtowi, przewodniczącemu, komisjom rady gminy, co najmniej trzech członkom lub może być jeszcze inicjatywa obywatelska, ale wtedy pod takim pismem musiałoby się podpisać w naszej gminie liczącej od 5 do 20 tysięcy, 200 osób musiałoby się podpisać. Więc nie może to być traktowane jako inicjatywa uchwałodawcza. A z drugiej strony, gdybyśmy to potraktowali jako petycję,
to gmina może być adresatem, bo to rząd i ministerstwo powinno być adresatem takiej petycji. Więc ani jako petycja, ani jako inicjatywa uchwałodawcza, moim zdaniem oczywiście, pan przewodniczący wraz ze swoją komisją się zajmie sprawą, ale to nie powinno być. Moim zdaniem można by było jedynie jako do właściwego adresata tą petycję wciosłaczną. Proszę bardzo teraz panu przewodniczący. Ja mogę jako przewodniczący może w imieniu komisji. No ja się do tego zapoznałem teraz, jak Państwo razem z treścią nowego pisma. Proszę o przekazanie do zarządzania uczelnia sprawdzenia, czy są spełnione odpowiednie wymogi formalne, jak na tym momencie poprosić na to, kiedy ewentualne wyrzeczenia edycja, w jakiej formie jeszcze. Proszę przekazać do nas pytania. Rozumiem. Też nad tym się zastanawiałem, czy tak parę zrobić. Skoro ja musiałbym wiedzieć, że doświadczenie mam i potrafimy ocenić, co to jest. Ja zrobię to panie przewodniczący, ja w sposób zetarto do pana, bo tak jest wybór i jednocześnie do zrobienia do racjonalnego wyboru i niech tej. A w ogóle również przygotowałem się między innymi przy rozpatrzeniu tego pisma, wchodziłem na stronę Ministerstwa Zdrowia i rząd już planuje z własnej inicjatywy uchwalenie ustanowienie takiego funduszu bezpieczeństwa, który by regulował jakieś roszczenia, które wystąpiły u którejś pacjentów powikłania. A z drugiej strony, no, może nie przedstawiam wielu oczekiwań na tą przedmiotę, żeby najszybciej, żeby się można było tak wiem. Ale sobie pytanie, i proszę teraz o głos w dyskusji, bo jesteśmy w punkcie 16. Wolne wnioski i dyskusja. Bardzo proszę panie radna Maria Odłacka. Ja chciałam zapytać, jak ośrodków zdrowia w gminie Kraszynka przygotowano nowe leczenie pacjentów i jak to będzie wyglądało z osobami starszymi, to na przykład w ogóle osobami, które nie mogą za ośrodkiem rozwijać. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, że są przygotowane szczepienia w Kraszynce, bo wystąpiła o to pani dyrektor, bo to musieli, do której się ma pan trudno zrobić, żeby uzyskać takie zezwolenie. No i takie zezwolenie na pewno dostała, bo tak szczerze tego to nie wiem, czy to dostała, ale nie dostała. I ten, jeżeli wystąpiła, to i przygotowanie na pewno są. Także ja wczoraj już czytałam, że Małopolskie wybrały szczepionki, ten co była przydzielona na Małopolskę w pierwszej klasie. Także nie dostała, nie korzystała. Ja bym bardzo prosiła, żeby pani dyrektor przesłała jakąś informację do wójtów, do radnych. Czy będzie na przykład pielęgniarka z wykami, która pojedzie do domu, bo ja mogę powiedzieć, że Te szczepionki muszą być przecież w 70 stopniach. Jest taki numer 969, żeby się w tych sprawach wydarzyło.
Dobrze, pani Tomaszowa, proszę. Ja muszę zadać pytanie zupełnie innego rodzaju odnośnie dożywiania dzieci w przedszkolu, jak to wygląda. Takim odznaczeniem właśnie, jak to wygląda. Już tak żadnych tak posiłków w przedszkolach, jakie jest wolnie na opłuki obecną i jak jest to tam na waszym zdjęciu. Panie, oczywiście, jak zatrzymają pana w tej chwili wszystko jest w porządku. Otoczając przedszkola pani dyrektor, kiedyś nawet tam byłam w przedszkolu, jak otwierali, mówiła, że postara się zabytki dzielę, bo te dzieci nie mają co do zabytku, żeby mieć własną kuchnię, bo chcieliby mieć własną kuchnię. Mają urządzenia, które dostają tego starego przedszkola, ale na samym nie bardzo wyrażeni zgody, no ale mówiła, że może ewentualnie uda mi się coś z tym zrobić. Była tam sama widzieje, tam się pytać o sposobne, żeby no, tam była właściwie takiego pomieszczenia, bo jest tylko pomieszczenie do przechowywania tak chwilowe posiłków, nie? A tam, kiedy powiązane posiłki, no oczywiście nie było stosowane do wiele. Więc jest w tej chwili, jest pandemia, wszystko jest w porządku, nie słyszeliśmy żadnych uwag ze strony rodziców. Dzieci przychodzi sporo, bo ja widzę, że nie przychodzą do przedszkola. Ale rodzice robią normalnie, tylko rodzice widzę, nie wpuszczają. Rodzice stoją pod drzwiami w kolejce, nawet jak się odbierają, to też czekają. Jeden rodzic wchodzi, drugi wychodzi, bo nie raz zetknę w moje okno, które widzę. Jak w przedszkole jest otwarte do 16, tak jak było. Od godziny, no, jeżeli na przyszły rok będzie, może być dłużej, bo tradycja, żeby tego by było dłużej, no, ale w tej chwili było zatwierdzone do końca roku, nie kalendarzowego, tylko do końca roku szkolnego. Przecież w szkole jest od godziny 7 do 16, tak jest. Drogi ci to zabiera dzieci o godzinie 13, to są pewnie zabudki, bo obie zabudki tu są ze szkoły przeniesione. To będzie dużo osób o 13, no ale musimy już jak koniec zdania. Ale 16 jest zgodnie z tym, co było przyjęte rok temu, no to już organizacyjny cały program jest opracowany w maju, bo przyszły i tak to jest. A na przyszły rok, no to no, mówię, żeby jednak wyjechać na niego tej 17 niż 18, tak jak ludzie pracują, przyjeżdżają. No macie w tej chwili też pewnie pani dyrektor robiła przedmiot. No myślę, że do końca szkolnego roku, bo tak to trwają. Proszę o następne pytania. Ja tylko chciałem powiedzieć, że się przechodziła, że one są w plastikę liberalne. Na pewno. Plastika, plastika, ale w takich stereopionowych, no bo teraz takie są. No teraz jest jeszcze i COVID, to jest jeszcze inna sytuacja, nie? Nie, oni to nawet nie mają spodu, bo to jest dużo, nie mają jakiegoś. Czy to wszystkie pytania już? No do kogo dzwonisz, Kasiu? Wszystkie pytania. Znaczy, przedstawiliśmy, proszę państwa, porządek spoza na dzisiejszej 19 sesji na tej gminy. Jesteśmy, proszę państwa, w roku 2021 roku. No, to czas podsumowań i czas pewnych oczekiwań, mimo że jakichś życzeń. Chciałbym właśnie najserdeczniejsze i najlepsze życzenia wszystkim państwu złożyć. Przede wszystkim, żeby to był rok, w którym
pozwolą, będzie nam pozwolone podnieść głowy i normalnie funkcjonować. Tego sobie wszyscy zapewne życzymy, potrzebujemy i niech to się właśnie w tym roku nadchodzącym stanie. Jako samorządowców chciałbym zwrócić Państwu podziały w pewnym, moim zdaniem, optymizmem z wypowiedzi pana Wójta i z tych pieniędzy i z tych kroków nadchodzących. Ale życzę Państwu jako samorządowcom, żeby się udało zrealizować te Wasze oczekiwania, nasze oczekiwania wspólne, żeby bardziej poczuł się zadowolony, że się w jakiś sposób spełnił. Przede wszystkim, żeby wszyscy Państwo, wszyscy spotkali się z uznaniem swojego społeczeństwa, te dobre sytuacje, bo nie mamy najmniejszych wątpliwości, że wszyscy staramy się jak najlepiej, żeby to było również doceniane przez mieszkańców. Życzę wiele zdrowia, pomyślności dla Państwa rodzin. No i niech się dzieje jak najlepiej. Nie odważyliśmy się na jakiś drobny szantan, bo nie wszyscy mamy te antygeny, czy antyciała spalane, więc nie ryzykowaliśmy, to nie zapomnienie, tylko pewna ostrożność. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszystkiego nowego w nadchodzącym roku. No i przechodzę do punktu 17 porządku obrad. Zamknięcie obrad 19 sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Kalendarze, panie przewodniczący. Kalendarze są. Panie Wojtku. Kalendarze.